kolejnego punktu, to jest sprawozdanie działalności Komisji Sportu i Rekreacji i prosiłbym Pana Przewodniczącego o przedstawienie sprawozdania. Dziękuję. Komisja Sportu i Rekreacji spotkała się 3 października o godzinie 19:30. Po otwarciu posiedzenia komisja podała pod głosowanie przyjętego projektu uchwały. Następnie zajęła się, zapoznała się z bieżącą konferencją, a następnie zamknęła posiedzenie. Do komisji wpłynęły pisma, do głównie pisma ZIS-u. Pierwsze dotyczyło wniosku o wykonanie techniczno-finansowej analizy zadań priorytetowych na 2013 rok, gdzie patrzymy się tutaj opinię negatywną na zadanie wizyty na informacja budowali test piaskie żółci na kwotę 100 tysięcy złotych, gdzie również informuję, że rząd w Krakowie będzie wnioskał o ujęcie przedmiotowego zadania inwestycyjnego w planie inwestycyjnym na 2013 rok i lata kolejne. Następne pismo też dotyczy zadań sportowych dzielnic na 2012, czyli to potem zakup sprzętu sportowego dla PSR-u piaskie na kwotę 8 tysięcy oraz armaturę na kwotę 4 tysięcy. Następne pismo to podział środków na budowę, modernizację, prac remontowych, ośrodkowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na dzielnicy na 2013 rok, gdzie kwota ta została zmniejszona z 84 tysięcy na 79 100. Następnie były pismo z, teraz mnie zwisło, o odbiorze, które odbyło się 10 września o godzinie 10 na terenie gimnazjum nr 28, był to odbiór rozbiegu ze skocznią w dal przy gimnazjum w miejscu, a także pismo dotyczące organizacji wspólnego turnieju piłkarskiego Puchara Radzień z Krakowa Kragwol 2013. Po zapoznaniu się z koordynacją komisja zakończyła posiedzenie. Czy są jakieś pytania związane z działalnością Komisji Sportu i Rekreacji? Nie widzę, nie słyszę. W związku z tym przechodzimy do podpunktu A. To jest projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Niebieskiej, druk nr 7812. I proszę Pana Przewodniczącego o przedstawienie tego. Projekt Komisji Sportu i Rekreacji, druk 7812. Komisja Sportu i Rekreacji opinii pozytywnie zamierzenie inwestycyjne budowa hali sportowej wielofunkcyjnej z wykorzystaniem istniejących wykonanych elementów wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą techniczną, parkingiem, wyjazdem na działkę, budową zbiornika retencyjnego oraz przebiegiem odprowadzenia wody do rowu i wylotu do rowu przy ulicy Niebieskiej w Krakowie. Następnie komisja przygotowała taki projekt uchwały. Tak, to zaczęcie? W sumie tak, są opinie pozytywne za zamierzenie redakcyjne. Cały czas plany są w tekście komisji sportu, także może do oglądu. Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy projekt przedłożony przez Komisję Sportu i Rekreacji. W związku z tym otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo, jest ku temu stosowny. Nie widzę, nie słyszę, rozumiem, że nikt też poprawki nie składa. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały do druku 7812 w sprawie opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Niebieskiej. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Widzę. Tym samym uchwała została podjęta. Przechodzimy do podpunktu B. To jest projekt uchwały w sprawie korekty załącznika do uchwały z dnia 27 sierpnia 2017 roku w sprawie listy reaktywowej zadań w zakresie budowy, modernizacji prac remontowych osiedlowej szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w 2013 roku, druk nr 7512. I proszę Pana Przewodniczącego o przedstawienie projektu.
Dziękuję. Projekt Komisji Sportokracji, druk 7512 w sprawie korekty załącznika do uchwały z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie listy rankingowej zadań w zakresie budowy i modernizacji prac remontowej, osiedlowej, szkolnej, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w 2020 roku. Więc komisja tu podjęła właśnie, wykreśla się punkt trzeci, który w którym było wykonanie nowego przyłącza przy ulicy Chmielnej, w klubie KS Matura przy ulicy Chmielnej, była to kwota 14 tysięcy. Punkt został napisany w związku z informacją z ZUS-u, że nasza pula została zmniejszona do 70 100. Następnie to nam 1100 zł, więc żeby tych pieniędzy nie stracić, a praktycznie nie mieliśmy takiego zadania, które wymieściły się w tej kwocie, postanowiliśmy, że zwiększy się środki przeznaczone na zadania drugie, czyli to jest wycinka drzew w klubie KS Matura. Tam było koszt około 10 tysięcy złotych, z tego względu właśnie zostało 1100, żeby nie stracić, dołączyliśmy go do tego punktu i no, dlatego wydaje mi się, to było najlepsze posunięcie. A czas pokaże, bo jeżeli pan prezes stwierdzi, że to przyłącze było ważniejsze, to wydaje mi się, że to może też zmienić, żeby wezmę zrobić przyłączanie, wycinkę drzew, to także na czas obecny wykreślamy punkt trzeci, natomiast zwiększamy środki przyłącze na zajęcie drugie, czyli wycinkę drzew. Ja chciałbym Państwa poinformować, że zarząd pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt. Otwieram dyskusję nad projektem, jeżeli ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos. Panie Radny, proszę bardzo. Chciałem zapytać, bo na to zadanie, które się wykreśla, tak. To jest punkt trzeci, było 14 tysięcy. 14 tysięcy podatków. A kwota na to drugie zadanie? Około 10 tysięcy, tak było potem przez 10 tysięcy. Około 10 tysięcy. Zwiększamy o 1100. 1100, tak, no dlatego, żeby te pieniądze nie stracić, bo ja bym nie mamy zadania, które by zmieściły się. To, rozumiem, że te 1100, czyli o całe 10 tysięcy takie. Czyli jest to 11 tysięcy 100. Zmniejszona kwota na te zadania. Tak. Komisji Sportowej. Dokładnie. Nie, czy ktoś z Państwa rady jeszcze w tej sprawie chciał zabrać głos? A to wszystko może tam, że to zadanie jeszcze jedno zostało tam z budowa obojstwa sportowego na piaskach, więc to zadanie zostaje. To po pierwsze i ta wycinka drzewie, no i to trzecie jest jakby wykreślone. A to obecne. Czy ktoś z Państwa rady jeszcze w tej sprawie chciałby zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę, nikt też rozumiem poprawki nie składa. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Projekt uchwały według druku nr 7512. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podniesienie ręki. Dwadzieścia. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, tym samym podjęliśmy uchwałę. W związku z tym